Dziesiąte urodziny zdarzają się tylko raz, zresztą tak jak 11, 12 i tak dalej, ale z tej szczególnej okazji postanowiliśmy się spotkać tutaj i mam nadzieję, że będzie Wam się podobało. Ja w imieniu Stowarzyszenia Wikimedia Polska jako członek zarządu tego stowarzyszenia chciałbym wszystkich serdecznie przywitać. Mam nadzieję, że to będą dwa bardzo udane dni, że wyciągniecie z tego dużo ciekawych rzeczy, to, że będzie Wam się podobało. Słuchajcie, polska Wikipedia ma 10 lat i chciałabym, żebyśmy teraz zastanowili się, jak wiele udało nam się przez te 10 lat osiągnąć. W tym czasie staliśmy się właściwie częścią codziennego życia dla milionów Polaków, którzy szukają u nas informacji na najróżniejsze tematy, od popkultury, po nauki przyrodnicze, politykę, sztukę. Mamy ponad 800 tysięcy haseł, jesteśmy piątą Wikipedią na świecie i codziennie tych haseł nam przybywa, codziennie przybywa ich około 300. Mamy kilku tysięcy wolontariuszy, którzy na to pracują i chciałabym, żebyście teraz rozejrzeli się po sali, ponieważ to właśnie wy i ludzie tacy jak wy stworzyli tą niesamowitą rzecz, jaką jest polska Wikipedia. Jeżeli chociaż raz dodaliście jakąkolwiek informację do polskiej Wikipedii, to wy współtworzyliście ten niesamowity projekt. Jeżeli przeczytaliście jakieś hasło i skorzystaliście z niego, to wy dawaliście jej powód do tego, żeby istniała. Jeżeli wsparliście Stowarzyszenie Wikimedia, to pozwalaliście mu jeszcze lepiej dbać o Wikipedię. Także ja bym bardzo chciała, żebyście nagrodzili siebie i tych wszystkich, którzy przysłużyli się temu sukcesowi ogromnymi oklaskami. Głośniej! A jesteśmy tutaj tak naprawdę po 10 latach, ponieważ 10 lat temu dwaj ludzie tak naprawdę zaczęli to w Polsce, wtedy jeszcze trochę pod inną nazwą. Chciałbym bardzo serdecznie przywitać przede wszystkim Pawła Jochyma i Krzysztofa Jasiutowicza, którzy są tutaj z nami. Którzy pierwszy raz tak naprawdę się zobaczyli na żywo. To jest ciekawostką samą w sobie. Przez 10 lat im się nie udało, pomimo że jakoś specjalnie daleko od siebie nie mieszkają, nie wiem. I żeby już nie przedłużać nudnymi wstępami, chciałbym ich zaprosić na scenę. Chciałbym zaprosić również Michała Brudzińskiego, który będzie moderował tutaj ich dyskusję. Mam nadzieję, że będą Wam się dwa najbliższe dni bardzo podobały.